Chcesz siekać jak zawodowy szef kuchni? Zapraszam Cię do szkoły gotowania na wszechsmaki.pl, a pokażę Ci, jak to zrobić. Jest kilka prostych rzeczy, które musisz wiedzieć o siekaniu, żeby nie posiekać sobie palców. Przede wszystkim musisz mieć ostry nóż. Kiedy nóż nie jest za ostry, wtedy będzie jeździł po produkcie, który chcesz posiekać. Druga najważniejsza rzecz w siekaniu to jest technika. Jeśli ja pokażę Tobie na cebuli, jak siekać cebulę, a jeśli dla Ciebie to będzie za trudne, spróbuj na pieczarce, na pewno pójdzie Ci łatwiej. A na pewno po czasie dojdziesz do siekania takiego, jak ja zaraz Ci zaprezentuję. Cebulę kroisz na pół. Ważne jest, aby delikatnie ją polistkować, nie docinając do końca. Wtedy cała cebula się trzyma i nic Ci nie ucieknie. W zależności jak grubą chcesz kostkę, powiedzmy, że ja chcę średnio grubą, nacinam cebulę w dwóch miejscach. Bardzo ważne jest ułożenie ręki, aby paznokcie były schowane, a nóż posuwał się po bokach palców. Wtedy możesz siekać nawet z zakiętymi oczami. Wygląda mniej więcej to tak, pokażę Ci w zwolnionym tempie, robiąc ruch dokładnie taki noża. Czyli ruch krojenia. A w szybkim tempie wygląda to tak. Twoja kostka na pewno będzie idealna i zawsze taka, jak chcesz.